Posłuchaj, nie pij tego świństwa przed walką. To szkodzi. Posłuchasz mnie? Kiedy ja zaczynałem, traktowali nas jak psy. Za dychę skakaliśmy sobie do gardeł, ale nie miałem agenta. Raz jeden sukinkot wystawił tędy paznokieć. Kciuka? Tak, z rękawicy. I dźgał mnie nim w twarz. Cały byłem we krwi. Wyobrażasz sobie? Powiem ci, jak wyglądałem za młodu. Pokażę ci coś. Chcesz zobaczyć? Popatrz, tak wyglądałem, zanim mnie przerobili. Ładnie, ale zniszczyłeś zdjęcie. Nigdy nie miałem agenta i to był kłopot. Ale wiem swoje i chcę ci przekazać tę wiedzę. Chcę ci to dać i zająć się tobą, żeby nie spotkało cię to samo, co mnie. Rozumiesz? Wszystko załatwione. Chcę być twoim agentem, rozumiesz? Już cię nie potrzebuję. Nie kupisz tego za żadne pieniądze. Znam ten ból i mam doświadczenie. Ja też to znam. Zrozum, Mick. Potrzebowałem cię 10 lat temu, ale wtedy miałeś mnie gdzieś. Skoro szukałeś pomocy, to wystarczyło mnie poprosić. Prosiłem, ale nie słuchałeś. Mam 76 lat. Gdzie ja go położyłem? Długo tu wędrował. Przez 10 lat. Nie podoba się? Czy tu cuchnie? A cuchnie. Niczego od ciebie nie chcę. Opowiada mi o młodości. A moja to co? Przynajmniej ją miałeś. A ja nie. Nic nie miałem. Mijał rok za rokiem i wciąż nic. Przychodzi facet i proponuje walkę. Będziesz walczył? Tak, będę. Wyjdę na ring i dostanę baty. Chcesz siedzieć przy ringu? Chcesz mi pomagać? Dostanę baty, nogi do niczego. Wszystko do chrzanu. I mam walczyć z mistrzem? Będę walczył. Skopię mi tyłek. Co zrobisz? Zamieszkasz ze mną? Tu się roi od much. Ale się wprowadź. Cały dom śmierdzi. Chcesz pomóc? To pomóż. Stoję tu i czekam.